Po ogłoszeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę przekazania Ukrainie czołgów Leopard, teraz Polska czeka na deklaracje innych krajów. Czy są gotowe dołączyć do inicjatywy? Polska czeka na decyzję Niemiec w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Na razie oficjalnego stanowiska wciąż nie ma. Będziemy rozmawiać z Niemcami. To jest odpowiedź też dla pana redaktora. Ta zapowiedź oznacza podjęcie konsultacji. Polska liczy na jasne stanowisko Berlina. Zmienili zdanie w sprawie patriotów i liczę, że też przychylą się ostatecznie do koalicji państw, które by chciały wspomóc bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej. Konsultacje prowadzone przez Polskę mają być szerokie, obejmują więcej krajów. Polska zainicjowała budowanie tej koalicji, która, jeżeli powstanie, mamy głęboką nadzieję, że powstanie, będzie mogła przekazać czołgi Leopard 2 dla Ukrainy. Z Polski na Ukrainę miałaby trafić jedna kompania Leopardów, czyli od 10 do 14 maszyn. Finlandia już ogłosiła, że jej wkład w koalicję międzynarodową może być wyłącznie symboliczny. Czekamy w tej chwili na deklaracje ze strony innych krajów, czy są gotowe do tej koalicji się przyłączyć. Przekazanie czołgów Leopard Ukrainie poparł Biały